Halo, dzień dobry, 13 odcinek Radia Blazers, tradycyjnie witają Was Grzesiek i Andrzej, cześć. Andrzej, no nie jest dobrze, a mówiąc otwarcie, jest całkiem fatalnie. 5-12, czwarte miejsce od końca, w pierwszym składzie wychodzą 12-letni weteran oraz człowiek, którego nikt nie chciał w NBA, czyli Carmelo Anthony. Mało kto w tym zespole jest już zdrowy, łącznie z liderem, czyli z Lillardem. I nie ma chyba drużyny już w tej lidze, z którą Portland nie potrafiłoby przegrać. Czego dowodem ostatni mecz w Cleveland. Jest przecież słabą drużyną dosyć, jaką są Cavs aktualnie. Kryzys? Według mnie kryzys. Co o tym sądzisz? Znaczy, no ja nie wiem, czy to można w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać, no bo nie ma jak im grać, tak? Jak Carmelo Anthony wychodzi w pierwszej piątce i to jeszcze na przykład wspólnie z Hassanem, no to o czym my tu mówimy? Czy z Toliverem jest na boisku właśnie razem? No nie, nie możesz mieć dwóch takich zawodników z trójki Melo, albo z czwórki, Melo, Hassan, Hezonia, Toliver na boisku, no bo to nie wiem, to cała reszta musiałaby jakoś wybitnie grać, żeby tu coś się dało z tym zrobić. Kontuzje przede wszystkim, no mówiliśmy w lipcu, że Collins będzie grał bardzo dużo. No nie mówiliśmy tego przypadkowo, mówiliśmy tak, bo on musiał grać bardzo dużo do powrotu Nurkicza, żeby ten skład miał jakikolwiek sens. No, a nie ma go, tak? No i jeszcze Oshley zrobił prezent w postaci Melo, dla mnie totalnie niezrozumiały. Chyba bym wolał, żeby ten Little grał. A nawet Toliver Hezonia, który ma lepszy dzień, bo ja nie wiem, no, czy oni nie oglądają tych meczów, tak jak w Houston to wyglądało. W Nowym Jorku jeszcze jakoś ten Melo grał, no ale potem to już był dramat przecież. Nie wiem, na co liczyli tak naprawdę. Może on był pomyślany po prostu, żeby odciążać Lillarda na obwodzie, tylko przy okazji jeszcze pojawiły się kolejne kontuzje, teraz Hassana, no i to się jeszcze skomplikowało, nie wiem, może tak to miało, taki był pomysł, ale troszkę to... No z tymi kontuzjami to już w ogóle, nie wiem, jak się zaczęło od Collinsa, to jest po prostu jakaś pomór, zaraza, bo teraz, jutro jest mecz w Chicago i chyba Trent nie zagra, Gary Trent, który wszedł do tego składu. Ale widzisz, martwimy się kontuzją Trenta, no to halo. To czym? Nie, no mówię w tym kontekście, że już mało kto jest zdrowy i kto wskakuje do tego składu, łapie jakąś kontuzję. Trent źle nie wygląda w tych dwóch meczach, tak? Ostatnich. Coś tam dawał, na niezłym procencie to robił i złapie jakąś kontuzję. Po prostu jest, no po prostu zaraza totalna. No chudka cały czas z bólami pleców. Lillard teraz miał bóle pleców. CJ miał strasznie zły początek, czym nie pomógł też. Parę zwycięstw uciekło przez to. No i tak to wygląda. Dobrze chociaż, że to wszystko jest na bardzo trudnym terminarzu, bo gdyby jeszcze na łatwym robić taki wynik, to już w ogóle byłby sezon pogrzebany. No jest 5-12 i dużo tych wyjazdów było teraz. Tak, dużo wyjazdów, były chyba 3 z 4 już back-to-backów z całego sezonu. W grudniu będzie lepiej, bo z 14 meczów 10 jest w Portland. No ale tamte domowe mecze na razie też niespecjalnie wychodzą. Znaczy w takiej formie, w takim stanie zdrowotnym to mało co to może wyjść. Zgadza. Chyba. Kto stracił najbardziej według Ciebie na przyjściu Melo tak z tych graczy? Ja Ci powiem, że ja troszkę ostatnie mecze już zdezerterowałem, natomiast te pierwsze co oglądałem, to przede wszystkim stracił flow moim zdaniem. Jak wchodził Simons, no to ja widziałem, że oni szukają Melo głównie i tym się głównie zajmują, czyli jakby stracili trochę takiej swojej pewności siebie, bo jeszcze doszło im kolejne zadanie w głowie, jak to zrobić, żeby tego człowieka wkomponować do zespołu. To nie wyglądało naturalnie. Miałem wrażenie, że tak jakby próbowali, albo niektórzy byli troszkę, nie wiem, onieśmieleni tym, że on z nimi gra, jak taki młodzian typu Simons. Albo też troszkę tak mam wrażenie na siłę czasami go szukali. No a jak Melo nie trafia trójek, co ja tak go zapamiętałem w Houston, że on już nawet tych swoich trójek pod koniec nie trafia, no to po co taki zawodnik? No to było straszne w Cleveland. Tam pokazywał, 0 na 8. Jak ustawiać, bo on nie zdążył z pomocą, tak? Nie wiem, to wygląda na ten ruch z Melo, wygląda na to, jakby to jest miara tej desperacji chyba już powoli, która tam ja ci powiem, że mnie to bardzo zaskoczyło.
Ja wiem, że tam alternatyw jakiś z NBA specjalnie nie było. Tam zdaje się Cunningham, tylko jeszcze nie ma kontraktu, a on też stareńki dosyć. No ale nie wiem, chociaż z tej G League kogoś wyciągnąć, jakąś zapchaj dziurę, no nie wiem, no nie rozumiem. No to wyglądało na paniczny bardzo ruch. Póki co. Z tego mamy podcasty, żeby wyrzucić to z siebie i ponad. Tak, właśnie, wypluć. Póki co stracił Hezonia, który wyleciał w ogóle z rotacji na razie. Pierwszy mecz już nie zagrał ani minuty. Taka trajektoria stał z kasa, też dobrze zaczął, gorzej. Mhm. Ale Melo chyba właśnie tego. Melo wypchał go z tej rotacji. Co tu można poprawić? W czym upatrywać nadziei? Czy jest coś? Czy, wiesz, no tylko czas według mnie. Że dojdą do zdrowia, tak? Dojdą do zdrowia. Wiesz, no Melo może on by się i przydał, ale gdyby on tam wszedł na 10-12 minut w określonych ustawieniach z ławki, to może by było no, jakiś pożytek z niego, ale opieranie na jego długich minutach tej gry, to z tego to raczej nic dobrego nie wyjdzie. No, nie przypuszczam. Wiesz, no muszą wyzdrowieć, musi się ten terminarz poprawić. Wiele więcej to ja nie widzę, co tu by miało się poprawić. No bo, czyli no czyli Stoc wiele tutaj nie wykombinuje. Co on mógłby zrobić według ciebie? Jeszcze w formie. Nie, ja Stoca to bym się w ogóle nie czepiał. Nie wiem, czyli co uważasz, że zarządza dobrze minutami? Znaczy, co on mógłby zrobić? No mógłby mniej z Melo na pewno korzystać, wystawić tego Nazira w pierwszej piątce, chyba on najlepiej wygląda jednak z tych pseudoczwórek. Zaczął jakieś trójki ostatnio trafić, chociaż początek miał też tragiczny pod tym względem. A nie sądzisz, no, że... Zobaczyć. Nie sądzisz, że Rodney Hood, który gra na 50% skuteczności, ponad 40 za łuku, oddaje w meczu relatywnie mało rzutów 8. To czy... mówisz o jego sumerycznych skutecznościach, tak? Mówię o procentach, tak? Za cały sezon od początku. Za cały ten sezon. Bo ja pamiętam też całkiem sporo kiepskich meczów z jego strony, więc widać... W tym sezonie? No w tym, tak. No to taką sinusoidę widać. No ale ta skuteczność, no jest okay, 17 okay. meczów. To są najlepsze procenty chyba w tym zespole. Myślę, że jest go za mało. Znaczy za mało rzuca. No ale nie może być go trochę chyba więcej, bo on też ciągle go coś boli. No, nie wiem, no jakoś tak... Pauzuję co chwila, no okej. Okay. No dobra. Nie krzyczy, że nie jest w tej pierwszej grupie poturbowanych. Moim zdaniem Stoc mógłby tutaj coś usprawnić właśnie, dać mu więcej rzutów, chociaż teraz ten Melo wszedł i te rzuty zjada. No właśnie. Moim zdaniem za mało gra Bazemore, że to nie jest jakoś wybitnie skuteczny zagracz na razie, ale przydaje się w innych miejscach. 23 minuty to... No to tak trochę mało. Że on nie jest skuteczny. Przy tym, że CJ dochodzi prawie do 40 minut średnio, a Lillard właśnie choruje i te plecy to może być coś przewlekłego. To ja bym tutaj szukał szansy w lepszym zarządzaniu minutami i poszczególnymi graczami. Tak, tacy byli chojaki z CJ-em na początku sezonu. My tu nie będziemy brać wolnego, żadne load management, bo to można z playoffów wlecieć. No i od razu się, bardzo szybko się zemściło. No, to nie jednak... Nie można tak grać po 40 minut, nie odpoczywać i uznawać, że nic się nie stanie. Tym bardziej, że kogo nie wpuścił... Ja tak nie działa. Człowiek. Kogo by nie wpuścił stąd z tych z przymusu przecież, a nie z tego, że nie wiem, nagle im zaufał, tylko zaufał właśnie pod presją, czyli Leeds czy Trent, oni jakoś wchodzą i nie są to złe mecze. Znaczy nie zbawiają tej drużyny, wiadomo. Ale wiesz, no taki Kawhi odpoczął z Milwaukee, przyszedł na słabszy zespół, konkretnie Blazers. Tak samo no. można było zrobić, żeby Lillard sobie odpoczął z Houston. No dlaczego nie grał? Dlaczego grał z Houston, a odpuścił mecz chyba z Pelicans, tak? No chyba już wtedy miał problem z plecami. No jakby zrobić to odwrotnie, czyli pomyśleć i zrobić to mądrze, a nie chcieć iść wabank, no to pewnie z Pelicansami byłby mecz do przodu. I być może by nie było tej kontuzji w ogóle. Może zmądrzeją, może zaczną tak robić już teraz, ale teraz to już naprawdę nie ma. No teraz w tym bardziej chyba nie zaczną, bo teraz trzeba gonić. Teraz trzeba gonić. To jest tak, znaczy według mnie ta szóstka się wykrystalizuje, ta szóstka czołówka na zachodzie. Oni tak, chyba już... Minnesota Phoenix, oni mogą jeszcze tam
Tak, to siódme Chociaż ja miejsce nie jest w mówię, że zasięgu, to bo nie tam są będzie trzy play-off. mecze do. Nadal są możliwe. Tylko no, jest z każdym meczem coraz trudniej. No. Jest tak, presja i zdrowie nie lepsze. No bo wiadomo było, że tu jakaś dziura może się zdarzyć na początku, tylko po prostu jak ona będzie za głęboka, no to To nawet jest jakimś tam najgorszy ludzkim start. wysiłkiem Lillarda, jak się pójdzie, no to i tak to wszyscy będą zmęczeni na koniec, to też to nie będzie miało sensu. Z Zagrasz wypowiedzi tak trochę wynik, z z tatą, wypowiedzi wynika, że no to też trochę tak dobra mina do złej gry, że jeszcze no wierzą, tak, że czyli jeszcze nic mówiłem o tym, że ten straconego, skład wydaje się że nie raz to fatalnie pod względem odwracali. zdrowotnym I i dosyć dosyć. No słowa Lillarda, to no jest przez to prawda, stał no to się jest na razie płytki, nie ma z czego całkowicie czerpać. zerowany, tak. Tak wydaje mi się nigdy nie było, mimo że poprzednie sezony też jakoś szczególnie dobrze nie były No do rozpoczynane. takiego dołu rzeczywiście do tej pory nie było. No. W tej lidze lubią się takie trendy odwracać, no ale no, póki nie będzie zdrowia, póki będą dodawani nowi zawodnicy, jacyś dziwni, no to jest ciężko, no ale wiesz, no ja już nieraz miałem tak, że nie wiedziałem za bardzo co kliknęło i nagle kliknęło, no. No to generalnie Lillard to ciągnął z CJ-em. Ale wiesz, no Bazemore gra poniżej swoich procentów, to Toliver w ogóle zapomniał jak się rzuca. Paru graczy gra poniżej poziomu, którego się spodziewaliśmy. W obronie Bazemore super, tak, no ale on często nie trafia czystych rzutów w ogóle, no tak. Zawodnicy nie No. trafiają czystych rzutów, no to co tu trener zrobi? Prawda. No tego mówiłem o Hoodzie, który jednak mimo wszystko najlepiej wygląda po tej stronie atakowanej, a tych rzutów mało ma relatywnie. Jak ci się Little podoba? Znaczy, to wiesz, mówiliśmy o tym, że nie mieliśmy o nim zbyt dobrego zdania i patrząc na to, jak go ocenialiśmy, a to co gra, no to jest po prostu potężne zaskoczenie na plus. Co nie znaczy, że jest człowiekiem, który będzie ten zespół ciągnął i odmieniał, no bo zagra jak każdy debiutant mecz dobrze i trzy tak, że go prawie nie widać. Ale no to jest znowu ta miara tego, w jakich tarapatach oni się znaleźli. Człowiek, który był na końcu ławki i pewnie by nie wąchał parkietu, skakuje dwa razy do startującej piątki. Tak, potem masz kolejny paniczny ruch, czyli ściągnięcie Melo. I chłopak wypada z tej piątki. Melo w meczu z Cleveland oddaje 8 trójek, z czego 2/3 to są absolutnie takie, tak otwarte, tak czyste. Tam mógł jeszcze zrobić piruet i nie wiem, lądować telemarkiem i żadnej z tych trójek nie trafia. To zabije ci każdy atak każdej drużyny. I jeszcze odbiera rzuty i próby Hudowicz Tak, ale bardzo tam. ciekawe jest, jak na niego zawodnicy reagują, bo ja mam wrażenie, że i dużo lepsze o nim zdanie mają niż cała opinia publiczna i wszyscy kibice. Na pewno, że tak. My Czas mam to w ogóle jest jakieś, wiesz, no przez ten Jezus, no. filtr medialnego postrzegamy, tak? Oni są, znają go, są Właśnie bliżej. nie my, tylko gracze, co Znaczy, ciekawe. my go oceniamy gorzej, prawda? Dokładnie. Bo mamy ten filtr nałożony, które media Ma jakąś go tam taką aurę sprzed lat, która pokazują. nie Natomiast przeminęła. on to jest gracz, który już ma wszystko za co dobre za nim. No i to było wiadomo. Nikt go nie chciał w tej lidze. Nikt. I ten test, który był rok temu w Houston, no to pokazał to, kim ten Mówię gracz jest. dramatycznie kończą obronę bez niego, chociaż No. trzeba też oddać, że jak on odszedł, to wcale im się ta obrona tak od razu nie poprawiła. Nie, ale on, po prostu, on im też niszczył atak. Tam ta skuteczność też nie była jakaś. Podobnie jest, podobnie jak w Houston, jak go pamiętam. Niczym nie pomaga w ataku, tylko przeszkadzał. W obronie nie istnieje. A z drugiej strony może być tak, jak ty mówisz, że ci młodzi gracze patrzą na niego jak na dawnego swojego idola, którego oglądali w telewizji, podziwiali. I teraz trochę to ich onieśmiela. A z drugiej strony widzą, że sportowo to on już nie daje rady. No i to jest taki clinch. Jakby. W głowach tam może się dziwnie dziać tym Simons młodym. miał super początek, prawda? Ant. Potem No troszkę tak, ale gorzej. to co mówiłem, no że to będzie tak, że na nim nie można obiecywać sobie wiele, bo tak będzie, że to jest funkcja
bycia takim graczem młodym, że jesteś nieregularny, niestabilny, zagrasz jeden mecz wybitnie, dwa słabiej, trzy tak całkiem, że cię nie widać. I od początku mówiłem, że poleganie na Simonsie, że on to będzie ciągnął jakoś i te rezerwowe te ustawienia, no to zbyt dużo. Chłopak wygląda tak, że jakby go wstawić do składu high school, to by się można było pomylić, tak? Jak ktoś by nie zajrzał w papiery. A wymagamy od niego, że on tu będzie ciągnął zespół NBA. Ma nie, takie nie po prostu. Nie chcę, żeby ciągnął, ale no, początek miał bardzo obiecujący. Ma takie fazy, tak jak w Cleveland, nie było go widać przez pierwsze 24 minuty i wszedł w trzeciej kwarcie, tam w 2 minuty rzucił ład 6-7 punktów. No to jest gracz o wielkim potencjale, ale lepiej by funkcjonował, lepiej by wszystko szło, gdyby te warunki były bardziej cieplarniane, czyli że gdyby zespół miał lepsze wyniki i żeby nie miał z tyłu głowy myśli, że tak wiele od niego może zależeć. Tak. A w tej chwili no, ten drugi skład przy tym, że Bazemore cegli, że tam nie za wiele wychodzi w ataku, no to on wchodzi pewnie na ten parkiet z myślą, że musi. No i to nie jest łatwa sytuacja. No chociaż miał takie momenty super, że tam była z Filadelfią prawie game winner, tak? Gdyby Turek potem nie trafił. W ogóle te pierwsze mecze, nawet przegrane, bo tam od początku im nie szło, to one były lepsze z gry niż można było po wynikach sądzić. Tak. Oni przegrywali jakoś wyraźnie, to nie były jakieś pogromy. Minimalną ilością punktów. I to wyglądało naprawdę, naprawdę dobrze. No to kluczowa jest no to sprawa z kontuzją Collinsa. Od niego wiele zależało, on wiele zmieniał i po prostu wszystko się rozsypało wraz z jego najlepszy, kontuzją. Na pewno najlepszy obrońca tego zespołu, człowiek, który potrafi zrobić kilka kroków pick and rollu drużyny przeciwnej i to jakoś obronić, tak? No bo Hasan, okej, przy obręczy jest spoko. Natomiast na dystansie już jest dużo gorzej. No i no trochę to było tak. Mieliśmy nowy zespół do zgrywania się, no i nagle ktoś wrzucił granat do tego pomieszczenia. No. I tyle, no i co. A raczej teraz wypadła jakaś cegła poważna i runęło. Tak, jakoś trzeba to teraz lepić, naprawiać, szydełkować i zobaczymy dalej, nie ma co się jakoś napinać. W każdym razie trudno będzie to sobie to zszyć, bo materiału nie za wiele. No, według mnie jeszcze będzie prościej mimo wszystko, gdy Whiteside wróci. Mhm. Nawet na jednej nodze. Jak go oceniam? Znaczy, spodziewałem się więcej, ale wydaje mi się, że też nie gra w pełni sił od początku. Ale nawet no nie w pełni sił, jeśli już wychodzi, no to jest lepiej niż Toliver, niż Melo, niż ktokolwiek tam. Nie, no to na pewno, tak, tylko ja mam takie ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony nie miałem jakichś wielkich oczekiwań wobec niego, a rzeczywiście parę fajnych meczów miał. Natomiast czasami mam wrażenie, że z nim jest tak podobnie, jak było z Nurkiczem. Że on tak jakby on nie wiedział, jaki on jest duży i ciężki. Mhm. Na przykład kilka razy miał Hardena na post-up w meczu z Houston i to takie wszystko takie było niemrawe. Zamiast się z nim tam poprzepychać trochę, to jakiś robił piruecik i hak, który nie wpadał. Tak jakby mu jaj troszeczkę brakowało. A w obronie czasami mam wrażenie, że no był taki gracz jak Joel Freeman, nie wiem czy ty go pamiętasz. No to. To on, no przecież nie był żadnym atletą, ale to, czego on się przez te parę lat w Blazers nauczył, to że jak wchodzi ktoś pod kosz, to trzeba skoczyć, podnieść ręce do góry i tak wyskoczyć po prostu pionowo, tak? A Whiteside to czasami nawet ręki nawet nie podniesie. Taki, to działało, tak, ten to typ działało, już chyba tak ma, no, to jest tego stylu. Tak? Chyba już się to nie zmieni. No ale plan był taki, że gramy Whiteside'em, gramy Collinsem, i w lutym handlujemy Whiteside'em. No taki był plan. A teraz, jeśli Collins nie wraca, no to handel Whiteside'em powoduje, że nie mamy w ogóle centra. Wtedy Nurkic musiałby już wracać. Czy jest jakiś harmonogram powrotu? Kogo, Nurkicia? Słychać, prawda? Nie, Collinsa. Collinsa? No nie, myślę, że to 4 miesiące, więc to jest marzec. Myślę, że gdyby weszli do playoffów, no to playoffach by się pojawił. Aha, czyli on wróci w ogóle po Nurkiczu, tak? Myślę, że tak, tak.
Z Nurkiciem jest tak, pewnie, że on po nowym roku byłby gotowy, gdyby ten bilans był taki, że te playoffy byłyby realne. To myślę, że styczeń byłby jeszcze przed All-Star Game, byłoby to realne. Bo takie są te słuchy, dochodzą, że wszystko idzie dobrze z tą rehabilitacją. Okej. No, więc, no ale no, na razie to wygląda na po prostu szalupę rozbitków, ta ekipa. No szkoda troszkę tego, że Lillard jest już w życiowej formie, znaczy do momentu tej kontuzji i szkoda, jeżeli ten sezon będzie stracony. No. Natomiast to jest też taka liga, że tutaj nie ma tego złego, tak? Już obejrzałem sobie profil Deniego Avdii z Maccabi Tel Aviv. Dobra, też się przyznam, że jeden mok zobaczyłem. I zobaczyłem tam w loterii chyba z 10 obrońców. Niski. Także jak wiesz, na złość. Niedługo znowu będzie o czym rozmawiać. Tak, oczywiście. Za chwilę się na NCAA przerzucimy. Nie, no to... No tak, to tutaj to już nie wiem. Nie wiem, no mecz z Cleveland to już dobił mnie. Teraz Chicago, no to już łatwiejszego nie można mieć zestawu. Ale trzeba mieć drużynę najpierw. Tak? No, trzeba zdrowych ludzi. No, tu nie ma za wiele zdrowia. Chociaż powiem ci, że bywały takie lata jeszcze za Macmillana, gdzie też było mnóstwo kontuzji, a oni grali dużo jednak lepiej. To się wszystko złożyło z tym, że została też wymieniona połowa zespołu. No, jak połowa jest wymieniona, a druga połowa kontuzjowana... No to... tak, ale mało rzeczy mi tak wkurza, jak gadanie o tym, jacy tamci byli wspaniali. Jak to by było świetnie, gdyby oni zostali. No, ale to powiedzmy, oni nie mogli zostać, bo nie było na to pieniędzy. No oczywiście, że nie było. Albo Hut, albo Aminu. No to niech sobie ktoś wybierze. Tak. Otóż to. To możemy. I jak ktoś zobaczy, jak gra Aminu, to czy ja wspominam to, co ci pisało Aminu tutaj w komentarzach i w naszych relacjach. Ale jak ktoś zobaczy, co robi Aminu w Orlando, to fakty są takie, że on wypada z rotacji tam w Orlando. Teraz może wrócić do tej rotacji, bo wraz z kontuzją Wytewicza. Ale jego procenty są słabiutkie tam. Mo też nie jest człowiekiem, który odmieniłby Clippers, nie odmieniał Blazers. Przydałby się, jasne, to pewne. Jedynym zawodnikiem, którego ja żałuję, który w związku ze swoim wiekiem idzie w górę i tutaj... To jest Jake Layman. No właśnie, tak myślałem. Który poprawia się we wszystkich statystykach w Minnesocie i idzie w górę, jest młody. Ale naprawdę rozpaczanie za Aminu czy Harklesem, no to są krokodyle łzy, moim zdaniem. No, może być tak, że oczywiście trzeba było się wstrzymać z ryzykownym dealem po Whiteside'a i zostawić Leonarda i Harklesa. I dzisiaj byśmy mieli taki skład po prostu średniawy i może byłoby zamiast 5-12 byłoby 8-12. 8-9, no. 7-10. Mhm. No co to za różnica? No to po prostu ten zespół w tamtym składzie doszedł do ściany. Kontrakty się paru kończyły. Inwestowanie w 30-letniego Aminu na 3 lata. Bez sensu. Nie, ja też się zgadzam, że plan na ten sezon nie był zły, tylko... On był ryzykowny. No był ryzykowny, no a jak jest ryzykowny, no to czasem się nie udaje, no i się nie udało. To tego nie zmienimy. No, trzeba szyć z tego, co się ma. Niewiele jest tutaj teraz nadziei, ale trzeba jakoś to grać. No, sezon jest, miesiąc mija. Tak. Jakie pozytywy znajdujesz? Pozytywy? No to wszystkim no, ci młodzi dają nadzieję, że jeśli ten sezon będzie spieprzony, to po tym doświadczeniu, które złapią za rok przy uzupełnieniach, przy jakimś mądrych transferach, tam trochę kasy powinno być i przy drafcie, to jest nadzieja, że to się całkiem nie rozwali i będzie znowu dobrze. Natomiast no, kluczem jest zdrowie. Można tu wszystko sobie gadać, ale jeśli Lillard będzie chodził obolały, jeśli Nurkic po kontuzji nie wróci do formy, no to ale
Kurczę, no ile jaki by chciał mieć taki rdzeń Lillard, CJ i grupa młodych Simonsem, Littlem, Collinsem. Tak, tak. Tak? I no to... drugim numerem draftu, bo właśnie zrobiłem loterię draftu na Tankatonie i mamy numer drugi, oficjalny. Znakomicie, no to jest James Wiseman, jakiś wielki center, brzmi z nazwiska jak biały. Też taka miara rozpaczy, robimy już loterię draftu, zanim jeszcze listopad się skończył. Ale jest jak jest. Ja mam pozytyw. Tak. Lillard rzucił loba. I z tego kosz wsadł Hassana. Proszę, Hassana, jeden. Zanotowałem to sobie z trzema wykrzyknikami, jak widziałem. No widzisz, można, można, tylko trzeba być zdrowym. Tak, no tak, do rzucania lobów to nawet, bo nawet z gorącymi plecami się da rzucić. Ale rzeczywiście też oni widać było już poza wszystkimi kontuzjami i tak dalej, że to troszkę się musi dotrzeć ta dwójkowa współpraca Lillard-Whiteside, bo często te podania nie dochodziły tak do końca. Tam jakąś nogę czyjąś się odbiły albo trochę za daleko. Widzisz, zanim oni zaczęli się zgrywać, zanim oni zaczęli coś, jakieś sety grać, ustawienia, jakieś zagrywki, to się wszystko rozpieprzyło dokumentnie. Jakby nie dostał szansy Stotti, oni wszyscy. I tak jest. Ale ja bym też szedł na miejsce Stotta w tych młodych. Próbowałem tym Brownem trochę grać. No to wiesz, że jego zęby bolą, jak tylko widzi kogoś poniżej 20 lat na boisku. No i zęby go bolą, tak. Litla, Simonsa, Trenta na wszystkich miał bóla, ale jak co do czego, jak staną pod ścianą, to ich wpuszcza i jakoś tam dają radę. No sorry, no już nie będziemy wracać do tego po raz kolejny, ale ja wolałem Brownem pograć i przegrywać, niż grać Melo i przegrywać. Oj, to prawda, tak, zdecydowanie. No, jeśli teraźniejsza, to czy aktualnie możesz nic polepszyć, no to myśl o tym, co będzie za pół roku, za parę, 11 miesięcy. Ale wiesz, to też chodzi o to, że w takim Brownie to jest jeszcze jakaś tajemnica, jakiś potencjał, który... No, pojawiają się przecież tacy gracze w różnych innych zespołach, że człowiek przychodzi z G League, kompletnie nieznany, a nagle się okazuje, że jak mu dasz minuty, to jest dobry, tak? No, a czego tu się spodziewać od gościa, który nie grał przez rok i ma lat 30, nie wiem, 5, tak? I wiesz... A ostatni jego występ pokazały, no, że raczej nic z tego nie będzie. Ja też nie chcę go skreślać tak totalnie, ale no na 10 minut może by się przydał. Tak jak o Gasolu mówiliśmy. O, jeszcze Gasol wyleciał. Nie tylko Collins, ale już kolejnego weterana pożegnaliśmy. A też jakieś nadzieje mieliśmy co do niego. On chyba zobaczył, co się dzieje i nie chciało mu się w tym brać udziału. Myślisz? Pogorszyło mu się. Głowa go rozbolała oprócz stopy. Okay. Ale zostaje w Portland. Chyba coś tam w sztabie trenerskim będzie. No dobrze, dobrze. Będzie tym jedynym dwóm centrom, którzy zostali, będzie coś podpowiadał. Mówiąc, kogo on tam będzie trenował. No właśnie tego Browna. Może Melo na centra przebiega. No i Tolivera chyba. A Melo tam grał już parę sekund na tym centrze. Tak. No tutaj to może na centrze nie jest za wolny, no tylko... za niski wtedy. Wiesz, no to też miało jakiś taki sens, no bo on jest wyższy od tych wszystkich Toliverów i Hezoni. Zbiórka była słaba, może też tak o tym myśleli. On w ogóle wydaje mi się jakiś ogromniasty i taki jak wóz z węglem się porusza. Tylko czasami podnosi ten dyszel i te truje odpala. W próżnię najczęściej. Skal miał parę ciekawych meczów, prawda? O, no właśnie o nim można powiedzieć, bo jest chyba tym, jak pytasz o pozytywy, co mnie tam cieszyło, no to raczej on jest takim. Taką pozytywną postacią. Coś tam gra. I powinien grać więcej. Natomiast bilans jest słabiutki. No ale tak, w grudniu mają ruszyć. Mają te 10 meczów, się może coś się zacznie. Kończą teraz tym meczem w Chicago, tę serię wyjazdową 6 meczów i wracają do siebie. Na 2 mecze. Zobaczymy. Nie wiem. To mam przekonanie, że jak zdrowie nie wróci, to nic z tego nie będzie. Musi Lillard wrócić do zdrowia, ale tak z doświadczenia, to z tych historii, tych kontuzji, to plecy, to nie jest nic miłego. Znaczy, to nie jest kontuzja, która łamie ci sezon, karierę, ale strasznie dokuczliwa, jest przewlekła.
bo nawet z tego co Lillard mówi, że on raz ten ból czuje, raz nie. Właściwie po rzutówkach decydują, czy on gra, czy też nie. Okej. I ten plec to nic miłego, to było typu kontuzji. No, najwyżej go w styczniu odstawiał jak Kariego kiedyś parę sezonów temu. O. Inni mają radość, Dala się cieszą. O draftu, a nie o playoffy. Mówię, że inni się to cieszą, Dallas na przykład. Na przykład w Lakers, w Los Angeles. Phoenix już. Tak. Wreszcie jakieś światełko w tunelu w tym przeklętym Phoenix. No dobra, my się cieszyliśmy, niech teraz inni się trochę pocieszą, pobawią. No. Wiesz, czasem takie sezony jedne na przeczekanie też się okazują być złotem. No to czy ja bym w każdym razie też nie piłował, nie żyłował, nie eksploatował tego Lillarda. Właśnie nic to czy na siłę nie robi. On trochę właśnie jest taki kogucik, tak? Że dopóki tam nie musi iść pod nóż, to będzie po prostu grał do upadłego. Wiesz, to MVP mu ucieka, nie? Znaczy nie ma szans w sumie teraz już. Teraz też wiesz. Nie sądzę, żeby to było dla niego akurat najważniejsze, żeby się w tym bicie MVP i pewnie i tak przegrać na ostatniej prostej z kimś tam. Dobra, czyli plan jest taki, że muszą wyzdrowieć, muszą spróbować coś tam podgonić. Znaleźliśmy rozwiązanie dla Blazers, muszą wyzdrowieć. No, cudowne, odkrywcze bardzo. No, ale wydaje mi się to bardziej racjonalne niż tęsknota za Aminu, Harklesem i Setem Curry. I sprowadzanie Melo. No, to już w ogóle high level. Dobra, to ta nasza taka, że tak powiem, audycja o reakcje i płacz na bieżące dramatyczne wydarzenia. Poczuliśmy się lepiej. Nie wiem, w cudzysłowie, tak. Jak się człowiek wygada, wypłacze, to się czuje. Przerzuciliśmy nasze smutki na smutkujący. Lepiej. Tak jest. Dawajcie komentarze, bo wczoraj ruszyła lawina. Lećmy dalej. Tylko nie piszcie już proszę, że było super zajebiście i tak trzeba było to zostawić. Bo się nie dało. No dobra. To tyle chyba. Dziękujemy za dzisiaj. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Cześć.